No dobra. Robi się ciemno, ale zapraszam do kolejnego Q&A. Pod pierwszym Q&A było kilka fajnych pytań. Tam jeszcze nie wspominałem o tym, więc dajmy panu odjechać. Pranie mi się robi. Więc od razu mówię i przypominam na wstępie. Jeżeli chcecie zadać pytanie, nawias kwadratowy, literka P, mała bądź duża, obojętne, zamknięcie nawiasu kwadratowego i dopiero piszcie pytanie, bo tak mi jest łatwiej znaleźć te pytania. Druga sprawa, jeżeli ktoś zadał pytanie, które wam się podoba i chcielibyście usłyszeć je w Q&A, po prostu je lajkujcie, czy to na fejsie, czy na YouTubie, będę widział wtedy, że jest duże wzięcie na to, tak? I mogę wam wtedy odpowiedzieć. No nie przedłużając, jedziemy z tym koksem. Pan też odjeżdża. Dave pyta, jeździcie do Norwegii, czy w ogóle chciałbyś tam jechać? Myślę, żebyś się zakochał w tym kraju. Do Norwegii podobno jeździmy. Znaczy nie podobno, bo na pewno, ostatnio nawet chłopak od nas jechał. I to na północ, tam gdzieś za koło podbiegunowe. I ja bym z ogromną chęcią tam pojechał, bo tam mnie jeszcze nie było. No ale na razie nie było mi jeszcze dane, więc czekam na moją kolej. Paweł Rybarczyk, ja mam dwa pytania do następnego Q&A. Czy po dłuższej jeździe, jak w tym odcinku... Jak w tym odcinku? W tym odcinku nie jechałem, ale okej. Boli cię dupa i plecy, czy ogólnie nie możesz wysiedzieć w hotelu, czy to po prostu kwestia przyzwyczajenia? W Masterze czasami zdarzało mi się tak, że po bardzo długiej jeździe trochę mnie tam bolało, plecy głównie, bo ja ogólnie genetycznie mam problem z kręgosłupem, to jest raz. A dwa, jeszcze jako dziecko nosiłem plecak na jednym ramieniu, także jeżeli jesteście dziećmi, chociaż mało mnie ogląda, ale nie noście plecaka na jednym ramieniu. To jest zabójstwo dla kręgosłupa. Ja się nabawiłem przez to skoliozy i mój kręgosłup generalnie jest jak sprężyna. Tak powyginany, więc to ma bardzo duży wpływ, ale w sprinterze nie mam z tym problemów, także spoko. Tyłek mnie w ogóle nie boli. A jak wychodzi spalanie obecnego auta z automatem i agregatem w porównaniu do poprzedniego Mastera? Tu nie ma co porównywać. Automat, no moim zdaniem pali więcej od manuala, jeżeli ktoś potrafi oszczędnie jeździć. A dwa, że no agregat, tak. No i ja dużo stoję na postoju, więc tutaj naprawdę nie ma co porównywać. To jest dzień do nocy, dwie różne rzeczy. Mr. Tomek 779. Tutaj właśnie, bez znacznika pytanie, ale tak jak mówiłem, robię wyjątek. Pamiętajcie o tych znacznikach. Dlaczego wybrałeś akurat busy? Wiem, że się całkiem nieźle zarabia, ale równie dobrze mogłeś jechać na przykład do Niemiec i zarabiać. Mi to już powoli przechodzi. Ale jestem trochę patriotą, bym powiedział, i nie chciałem, w ogóle dla mnie wyjazd za granicę to była ostateczność. Ja chciałem pracować w tym kraju, mieszkać w tym kraju, bo może w nim nie przebywam, to płacę podatki na Polskę. Natomiast z roku na rok mam coraz mniej entuzjazmu co do tego. Także, no i druga sprawa, że te busy, to tak jak kiedyś opowiadałem, to był całkowity przypadek, że ja na nie trafiłem. Trafiło się i okej, no. Pewnie bym może wyjechał, gdybym na nie nie trafił. Drugie pytanie. Miałeś kiedyś niebezpieczną sytuację w trasie? Imigranci w Calais, próba kradzieży piwa, paliwa z baku, przecięcie plandeki. Plandeki mi nikt nie ciął, imigrantów miałem dwa razy na pace. Raz wyszli sami, raz musiałem ich na porcie wyciągać. Paliwa też mi nikt nie kradł. Także jako takich bardzo niebezpiecznych sytuacji nie miałem. Chyba że na drodze, tak jak ostatnio ta sytuacja z tym gościem, co mi wyjechał na czołowe. Nie powiem, się prawie posrałem. No, to chyba najgorsza sytuacja, jaką miałem do tej pory, w sumie. I pytania z Facebooka. Wojtek Bajor, jak sprawowała się twoja Honda Civic? Opowiedz coś więcej. Moja Honda Civic była ze mną ta pierwsza, bo miałem dwie. Ta pierwsza była ze mną 5 lat i praktycznie poza moimi jakimiś tam głupotami, które zrobiłem, nie musiałem w nią pakować nic. Paliła mi średnio 7,5 litra na setkę, gdzie często ją pałowałem. I to był po prostu oszołomiający wynik. Naprawdę. Byłem bardzo, bardzo, to bardzo z niej zadowolony, natomiast Hondy mają jeden mankament. Gniją. Dosłownie. Blacha tam znika w oczach. No i ja jej się pozbyłem w sumie, bo stwierdziłem, że niepotrzebne mi auto, a nie chcę mi się remontować zawieszenia, blachy i się jej pozbyłem. Po roku kupiłem sobie drugą, bo jednak jak bez auta nie mogłem żyć. Po czym zacząłem jeździć długie trasy po 2 miesiące i znowu sprzedałem Hondę. Po czym zatrudniłem się u Siudy i no musiałem mieć jakieś auto, żeby dojeżdżać te 220 km, bo nikt mnie nie będzie woził. O ile do Strykowa było 40 i mogli mnie wozić co 2 miesiące, tak tutaj już był problem. Michał Torłop, jakie są twoje poglądy religijne? Czy Święty Krzysztof towarzyszy ci w trasie? Starasz się... Moje poglądy religijne to ja już mówiłem kiedyś, natomiast w Q&A tego tematu nie było, więc jestem ateistą. Całkowicie jestem ateistą i żeby nie być gołosłownym, nie mam na to czasu, ale muszę iść w końcu do kościoła i podpisać ten
kwitek, świstek, żeby się wypisać z kościoła, bo... no dla mnie ktoś, kto mówi, że jest ateistą, a w przyszłości powiedzmy idzie do ślubu kościelnego, bo tak mu wygodnie, to jest hipokryta. A wiem, można się nawrócić i tak dalej. Ale no... to jest jedna z tych furtek, które ja chcę za sobą zamknąć. Pomimo, że się nie powinno ich zamykać. To właśnie tą chcę za sobą zamknąć. Łukasz Buczek, ten cwaniaczek z fajnym nickiem. Czy któryś ze znajomych tobie pracodawców inwestował w swoich kierowców i dokładał się na przykład do kursu szkolenia techniki w prowadzeniu wozu? Nikt nie inwestuje w takie rzeczy. Przynajmniej w branży busów, bo zawsze przyjdzie ktoś, kto będzie robił. Chociaż kierowców obecnie brakuje. Jedyne, co się praktykuje, to kursy ADR. Pracodawca płaci za kursy ADR czasami. Najczęściej, jeżeli przedłużamy te kursy, bo pierwszy kurs często gęsto trzeba samemu wyrobić. Przynajmniej tak było w mojej poprzedniej firmie. W obecnej nie wiem, bo już przyszedłem z ADR-ami. Wojciech Tomal, bo to pytanie przewijało mi się u mnie na skrzynce. Jak radzisz sobie ze światłami w UK? Naklejasz przesłonki, masz możliwość przestawienia, czy nie robisz nic? Nie znam kierowcy, który by, pomimo, że są te znaki, że masz do kupienia niby i tak dalej, chociaż to dla Brytyjczyków głównie w Europie. Natomiast ludzie, którzy jeżdżą na Wielką Brytanię, nikt się w to nie bawi. Absolutnie. Nie znam kierowcy, który by to praktykował. A jeżdżą tam tysiące kierowców, wierzcie mi. Przemysław Głowiński. Zatrzymał się ten, co ci rozwalił lusterko, jaka była reakcja szefa? No, szef generalnie był zajęty, więc on za długo ze mną nie dyskutował, natomiast no, powiedział, mówi, no musisz zgłosić szkodę i tak dalej, nie? Dobrze, że nie stało się nic więcej, jak mu powiedziałem całą historię i to było tyle. Natomiast gościu sobie pojechał. W ogóle się nie zatrzymał. Stanąłem, tak jak mówię, zatrzymałem się za zakrętem, bo nie było jak zawrócić, więc stanąłem na poboczu, to komuś tłumaczyłem w komentarzach, była też o to burza. Zatrzymałem się na poboczu, włączyłem awaryjne, żeby wrócić, poskładać chociaż to lusterko, to znalazłem tylko ten główny wkład. Jej gościa nie było już. Jeszcze mnie jakiś gościu tam obtrąbił, jak wsiadałem do auta, nie? Piotrek Gołębiowski, to jest też fajne pytanie. Auto, które zamieniałeś, nie było opcji, żeby przełożyć towar i jechać dalej tym, którym zacząłeś trasę? Która nawigacja lepsza, TomTom czy ta, który teraz masz, czy jednak ta z Mercedesa? Szczerze nie wiem. One obie mają plusy i minusy, natomiast ja je sprawdzam mocno i trasy już układam po swojemu, bo wiecie, czwarty rok prawie 4 lata niedługo jeżdżę po Europie, więc trochę te trasy znam. Natomiast TomTom ma jedną wadę, prowadzi przez centra miast, poza tym jest bardzo fajną nawigacją. Natomiast co do towaru i przekładania towaru, przełożenie towaru z auta na auto, gdzie towar jest na temperaturze, to jest ostateczność. Czyli jakiś wypadek, jakaś stuczka, że auto jest unieruchomione, tak jak kiedyś zabierałem od gościa towar na Łotwie, bo sarnę trzasnął, to jest ostateczność. Nigdy nie ryzykuje się spadku temperatury, bo pomimo, że no, u mnie w aucie jest tam taki przyrząd, który sprawdza temperaturę i rejestruje, to klient często gęsto wrzuca taki urządzenie rejestrujące temperaturę, które zapisuje wszystko do pliku PDF. No i jeżeli ja bym miał towar na plus 20, a byłoby plus 5 na zewnątrz, tak jak było ostatnio, to ten złapałby, że było plus 5, temperatura schrzaniona i problemy i tak dalej, więc... To jest główny powód, dlaczego my się przesiadamy z auta do auta, a nie towar. Towar jest w tym momencie ważniejszy. New Driver, Damianie, czasem odwołujesz się do pracy u poprzedniego pracodawcy i stwierdzasz, że niektóre rzeczy były złe, na minus. Czy ktoś od nich kontaktował się z tobą w tej sprawie i prosił, abyś nie wprowadzał się na ich temat? Nie, nikt się ze mną nie kontaktował, to jest raz. Natomiast dwa, nawet jeżeli by się skontaktowali, to... Wiecie, ja nie kłamę, ja nie zmyślam. Mówię po prostu jak jest, czy jak było. Sytuacja głupiego lusterka. Ja za lusterko nie zapłaciłem ani grosza, poszło wszystko z ubezpieczenia. Natomiast kolega, który robi nadal usiody, ostatnio został 750 zł obciążony z wypłaty za to, że rozwalił lusterko, gdzie lusterko było tylko pęknięte. I podobno jeszcze byli bardzo zdziwieni, jak powiedział, że skoro płaci za lusterko, to on stare zabiera. Więc resztę zostawiam wam, nie będę tego komentował. Mateusz Kozłowski, czy zamierzasz się rozwijać w kierunku driftu? Kiedyś o tym myślałem, ale wiecie, ktoś, kto siedzi w środowisku driftingowym, powinien znać braci Wilkerson. Nie byli to jakoś bardzo znani bracia, jeżeli chodzi o Walkera przede wszystkim, który zajmował się driftingiem, natomiast Abit w środowisku driftingowym i jego filmy, bo to od niego się zaczęło wszystko, no był dość znany. To jest ten człowiek, który nagrał ten teledysk Colby Maybe na Formula Drift na przykład. I ja chyba wolę tą stronę driftingu, czyli zza obiektywu.
Marpa, czy lubisz nocne monologi i dlaczego tak? Dlatego, że w nocy nic nie widać, to jest jedyne, czym mogę urozmaicić tego vloga. W dzień mi szkoda czasu na gadanie pierdół do kamery. Chociaż nie zawsze są to pierdoły. A to jeszcze czasami się zdarza. Bartek Gacuś, jak odczujesz wyjście Anglii z UE? Nie wiem, no na pewno będą odprawy. Będzie się jeździło jak do Szwajcarii. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zobaczymy, no. Pytanie jeszcze, jak się rozwinie sytuacja w Calais. Ale to nie mi oceniać. I ostatnie pytanie. Mateusz na Kon Q. Jaki miałeś najciekawszy ładunek? Mój najciekawszy ładunek... Opony na F1. To jest jeden. A drugi to wiozłem... Też opony z Niemiec do Hiszpanii. To jeszcze nie w U7, tylko jeszcze w poprzedniej firmie, mojej pierwszej firmie. Na solo zajechałem do Michelina chyba, miałem załadować opony, tam wpisane, że tona, to mówię, kurna, tych opon będzie od groma, ale tak cztery opony, to mówię, pewnie jakieś od traktora albo coś, nie? Natomiast podjeżdżam pod rampę, zakładam rękawiczki, za gościa, gościu mówi, że koniec. Mówię, co jest? Patrzę na pakę, tam cztery zimówki. To pamiętam wtedy dla AMG, na testy, wiozłem na jakiś tor w Hiszpanii. Ogólnie, no... Jeden z ciekawszych ładunków. I jeszcze jeden ładunek miałem taki, że ładowałem jakieś okna w Monako. Super drogie, super drewna, nie wiem z czego. I wiozłem je gdzieś do jakiejś wioski w Alpach, gdzieś bardzo wysoko, gdzie były same domki i działki. Tam nawet nie było kurortów. I spotkałem tam Polaka, który mi powiedział, że dom, który buduje na działce o wartości 500 000 euro, kosztuje 1 000 000 euro, ponieważ właściciele, którzy mają jakieś tam... wydobywają ropę naftową w Australii, ściągają sobie dachówkę z Kanady, nie? No, to z takich ciekawych ładunków tyle. I moje pranie się skończyło już właśnie. Idę je suszyć, więc na dzisiaj kończymy Q&A. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do zadawania pytań pod tym filmem, pod spodem. Pamiętajcie, znacznik P, znaczy nawias kwadratowy P, zamknięcie nawiasu kwadratowego. I widzimy się w Q&A prawdopodobnie za tydzień. Także trzymajcie się, dobrej nocy i zapraszam Was na odcinek, który będzie jutro. Trochę moich przemyśleń. No i nowy tydzień. Trzymajcie się, dobrej nocy. Peace.